Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Sprawdzamy mikrofonik, czy mnie słychać. No właśnie, dzisiaj będzie troszeczkę dla tych osób, które teraz dopiero dołączają. Dzisiaj troszeczkę w formie alternatywnej. Transmisja na żywo. Witam już powoli pierwsze osoby, które przyłączają się do transmisji. O, obraz już się też pojawia. Ja co prawda jestem dzisiaj tu w zminimalizowanej wersji. I zaraz jak się pojawią, o matko, i Mirek jest jako pierwszy. Siemaneczko, cześć. Witam Was serdecznie wszystkich. No właśnie, przyznam szczerze, że to będzie też forma swojego rodzaju testu, z tego względu, że kupiłem takie specjalne urządzenie Camlink za 600 zł, które podpinam do laptopa i nim transmituję sygnał HDMI bezpośrednio do laptopa z konsoli PlayStation, ale żeby to nie było takie proste, no z PlayStation mam jedno wyjście, więc też musiałem kupić takie urządzenie, które rozdziela sygnał, że idzie jedno na telewizor tu mój, a drugie idzie bezpośrednio do tego Camlinka, więc w miarę jestem jakoś tam doposażony teraz, no i zobaczymy, czy ta jakość obrazu będzie trochę lepsza aniżeli pierwotnie, więc dzisiaj sobie potestujemy. Jak te ustawienia będą dobre, to będziemy działać. Więc dzisiaj luźniejsza część, jeżeli chodzi trochę o granie. Pojeździmy sobie 208 rallycrossową, która ma 600 koni i przyznam szczerze, to ustrojstwo się prowadzi naprawdę bardzo trudno, cały czas, a tak, kupiec, ty byłeś pierwszy, cały czas na pełnej kontrze trzeba jeździć, więc kto jeździł, ktoś mnie poprawił, bo ja powiedziałem, że to jest Dirt 2.0, a to jest Dirt Rally 2.0, więc sorry, nie znam się aż tak bardzo. Co to za gra? No właśnie powiedziałem przed chwilą, dobry sprzęt, jaką masz kierownicę. Jest odcinek u mnie na YouTube, gdzie więcej opowiadam o tym, jaka to jest kierownica. Więc moi kochani, zrobimy sobie taki pierwszy przejazd, zobaczymy. Przyznam szczerze, trochę zardzewiałem ostatnio, bo nie grałem za dużo. Więc jak będzie coś za głośno, czy nie za głośno, to dawajcie znać. Ja będę tutaj starał się to na bieżąco gdzieś tam Wam testować. Pierwszy przejazd będzie z zewnątrz. Rozentuzjazmowani kinematografia, witam serdecznie, ale żeście teraz Abelardowi Gizie nakręcili coś pięknego. Pierwszy przejazd z zewnątrz, kurde, przyznam szczerze, że nie pamiętam tego toru za dobrze. Mam nadzieję, że będzie w miarę słychać, jak po pierwszym przejeździe będzie problem, to dawajcie znać. No i wtedy była jakość 144 piksele, tak, więc teraz mam nadzieję, że... A, mogę sobie trochę przedłużyć skrzynię biegów, żeby mieć dłuższe te... No ale pierwszy zakręt wleciał. Nie powinien... Ła, sorry, bo się zapatrzyłem na monitor teraz. Cały czas dzisiaj testowo to robimy. Mam nadzieję, że w miarę gdzieś mnie słychać. Nie jest to prosty tor, ale tak się staram bardzo ciasno. Dajcie znać, czy w miarę dobrze widać, czy w miarę dobrze słychać, więc... Te tory rallycrossowe, trzeba przyznać szczerze, są dosyć trudne. No i jak tam, widać w miarę? Dobra, sorry, bo się zapatrzyłem. Dobra, już się nie zapatruję na te, bo odwalam cały czas głupoty. Dobra, moment. Dojadę do końca, już nie będę patrzył na czat teraz, bo ja mam chyba nawyk cały czas lampienia się na ten czat. O kurde, Waldeczku. Dzisiaj widać nie jest twój dzień, jeżeli chodzi o jazdę. I tym autem cały czas trzeba naprzeciw kontrze jechać. Naprawdę, ten samochód się... Mam w ogóle zresetowane ustawienia, widzę, na kierownicy i teraz całkowicie... O, mówicie, że dobrze słychać, tak? Dobra, już staram się nie patrzeć na ekran. Pojedziemy teraz sobie Joker Lapa, bo to jest akurat dobry moment, żeby coś mi ten zakręt ściąga cały czas. Jedziemy teraz Joker Lapa, zaraz... Dobra, dzisiaj już ustawień kierownicy nie będę zmieniał. Czy mimo tych błędów uda się wyjechać? Jadę na takich średnio trudnych ustawieniach teraz, jeżeli chodzi o... No i cieszę się, bo to właśnie Martin z Rozentuzjazmowanych doradził mi tego Camlinka. I notabene dzięki temu... Dobra, na tym zakręcie to mnie widzę, tu zawsze wynosi. I dzięki temu Camlinkowi będę mógł właśnie robić... Dajcie znać, czy dobrze widać, czy dobrze słychać. Dobra, to było zbyt agresywne, Waldek.
bo przyznam szczerze, musiałem się trochę napucować, żeby zrobić te wszystkie ustawienia, więc dzisiaj to taki po prostu... O, i bez ręcznego też można, tylko wtedy szerzej idę ten zakręt. O, i trzeba mocno kontrować, to jest jednak, to są rally crossówki, to jest jednak bardziej nastawienie na tył, aniżeli na przód napęd, więc trzeba cały czas na takiej kontrze i przeciwkontrze jechać. Dobra, ale ten zakręt już dotniemy, żeby go... O! Czyli mówicie, że jest fajnie, że dobrze widać teraz, tak? Juki! Dobra. Ja mam... Niektórzy piszą, że mają bardzo słabą jakość, a niektórzy mówią, że jest super, więc może to jest względem ustawień. Może teraz coś trochę ścięło. Dajcie znać. Jakoś mam 480p, a widzicie, dziwne, bo powinno być chociaż HD, mimo że mam ustawione 60 klatek na sekundkę. Czy dobrze jeżdżę? No, uważam, że jeszcze bardzo dużo jest do nauki. Można powiedzieć, że się wjeżdżam w tego typu... O, jedni piszą, że jest bardzo dobrze, drudzy piszą, że jest gorzej i widzicie. I to jest właśnie ciekawostka, mimo że jestem na kablu podpięty. O, ktoś mówi, że ma 720. 720 i 60 klatek, bo tak powinno być. Dobra, jadę bez naprawy samochodu. Jedziemy drugą. Pograj w Richard Burns. Nie mam, a słychać w miarę dobrze. Jest dobrze dźwięk, mnie też w miarę dobrze do tego wszystkiego słychać. Bo wtedy też mam 720. I tak powinno być, bo na tyle mam ustawienia 720. Tylko kwestia, czy pikseloza się jakaś za duża nie robi. Wszystko jest ok. Wiadomo, no wiecie, tu jest 60 klatek na sekundę, więc jesteśmy na transmisji na żywo, więc to musi iść do routera, więc to zawsze się... Wszystko jest cacy, o proszę. Trzeba przełączyć samemu na... No właśnie, ciebie dobrze słychać. Przełączcie sobie na 720p, więc będzie wtedy dobrze wszystko słychać. Właśnie, zależy od internetu. To też się zgadzam. Dobra, jadę teraz z piątej pozycji. A, i nie ustawiłem sobie dłuższego przełączenia szóstego. Tu jest bardzo ważny refleks do strzału. Mój hamulec ręczny, no teraz spóźniłem start, ale... Ale ja sobie od wewnętrznej tutaj wejdę ten zakręt, do końca cisnę. Ja to jestem z tych kierowców, którzy... To też ci, z którymi trenuję, na przykład w Toruniu czy w Łodzi, to mówią, że cholernie późno hamuję. Dobra, teraz powiem wam tak, robię ten przejazd tak, że się staram jakby jechać swoje, nie popełniać błędów i nie patrzeć za bardzo w kamerę. Na Joker Lapa przyjdzie jeszcze czas, tu sobie heblem podetniemy. Dobra, przywadziłem trochę. Sorry za to zamieszanie, dobra. Wiecie, w grze to też jest ten problem, że nie ma takiego odczucia jakby tej prędkości, jak normalnie gdzieś tam na żywo, tak? Więc to też trzeba się przestawić, ale... Ja chyba na tej jeździe torowej dosyć mocno ustawiłem sobie tą opóźnioną drogę hamowania. Nie idę bardzo mocno szerokimi slajdami, bo nie ukrywam, już w tej grze przetestowałem, że cholernie dużo się czasu na tych slajdach traci. Ale teraz zamierzam im dokopać mocno. Jokera sobie na następne okrążenie zostawię. No dobra, to mi się udało teraz czysto przejechać. Mam ustawiony cicho telewizor i nie do końca aż tak dobrze słyszę. Tu zawadzę teraz o bandę, to już widziałem. Dobra, idziemy. Pełnym boczurem, pełnym ogniem. Jak ktoś tam ma za mało kultury, to wiecie, od razu będziemy tam kogoś usuwać, bo to wiecie, tacy ludzie najczęściej, oni z niczym dobrym nie wrócą i to, wiecie, troli się nie karmią, już się zawsze tego nauczyłem. I wiecie, niektórzy myślą, że ja się, nie wiem, gdzieś tam strasznie przejmuję. Oczywiście, jak krytyka jest jakaś tam konstruktywna, to jak najbardziej warto na nią zwrócić uwagę, ale często jest takie, żeby coś komuś dostrać dla zasady. Ludzie, miejcie jedną świadomość, że ja też nie mam 18 lat, jak to ci młodzi youtuberzy, co wpadają w depresję, tylko ja już swoje lata mam. Ja już swoje lata mam i przyznam szczerze, że jestem już na to uodporniony. A, ostatnie okrążenie, pojedź Jokera. Dobra, to sobie na koniec zostawiłem Jokera. Ten Joker to jest po to, to jest właśnie szersze okrążenie, żeby trochę przetasować zawodników. No powiem wam, że ten przejazd mam całkiem...
Dobra, tu heblem potraktujemy. No właśnie po to ten hamulec ręczny się przydaje, że tym autem bez podcięć to byłoby ciężko, ale staram się naprawdę technicznie przejechać jak mogę i nie schrzanić tego. Widzicie, jak ciasno idę między zakrętami. No i ostatnie okrążenie, wtedy było 3.16 i wydaje mi się, że uda mi się teraz trochę to poprawić. 3.13, no już 3 sekundy urwane. Ty chyba lubisz Francuzy, wiecie co? Dobra, spojrzę na komentarze wcześniej i zmieniaj kierunek. W Grójcu mam słabego neta, Mirosław śledzi wszystkie live'y. No Mirosław to jest w ogóle Mirosław, to jest w ogóle... to jest jakby inna część tego wszystkiego. Chyba coś Kiera nie do końca zgrywa. Dobry jesteś, ćwiczyłeś na torze Łódź? No na torze Łódź, jakbym przeliczył, to przyznam szczerze, przejechałem jakieś, nie wiem, 3-4 tysiące kilometrów więcej chyba nawet. Kiedy F1, to nie moje zabawki. Waldek, powiedz, jak to jest z tą rejestracją? Czy będziesz robił live'y z gier? Ogólnie powiedzcie mi, czy takie transmisje z gry, czy wam się to podoba? Czy to jest coś spoko, czy coś takiego może być? Bo jeżeli tak, to będziemy może częściej coś takiego robili. Co tam jest? Pewnie podnieść bitrate, co? No i troszkę piksele widać, więc pewnie podnieść bitrate na 5500. No właśnie, to jest najlepsze, że bitrate, powiem ci, że mam w tej chwili ustawiony na 7500, więc to jest w ogóle jako ciekawostka. Dobrze mówię, na 7500 mam bitrate ustawiony, na 7000 mam przepływowość, więc to jest dosyć dużo tutaj. Jak najbardziej jestem za, może podnieść poziom trudności. Dobra, podniesiemy jeszcze przy następnym. On jest średnio wysoki teraz w tym momencie, on jest gdzieś tam na 70%. Kierownica to jest Trasmaster 300 RS, jak dobrze pamiętam. Wiecie, no ale ja chyba jeszcze za słaby jestem, żeby jeździć w trybie tym najwyższym, jeżdżę w tym średnio wysokim, więc możesz zrobić osobny kanał z grami. Jest też taki pomysł na to, może zrobić Barton Paradise, kamera ze środka. Dobra, no to jedziemy teraz, kolejny przejazd, jedziemy z kamerą ze środka i zrobimy jedną najważniejszą rzecz, a nie, tu są tylko ustawienia gry, bo chciałem sobie skrzynię biegów wydłużyć trochę, ale to już przy następnym tym. Ten przejazd zrobimy z kamerą ze środeczka. Czy ja ogólnie najczęściej jeżdżę z kamerą ze środka, tylko wam jakby chciałem tutaj dla tego fanu wizualnego, no naprawić pojazd trochę trzeba. Dobra. Ja wam chciałem trochę dla tego fanu po prostu zwiększyć możliwość podejrzenia. Tu są opcje samochodu. Ustawienia gry. A nie, miałem na 60, no mogę zmniejszyć, dobra. Robimy... Dobra, jak się bawić, to jedziemy. Tuning pojazdu. O, dobra, tu jest najważniejsza rzecz, czyli biegi. Ten tor jest bardzo krótki, znaczy bardzo długie ma proste, więc szósteczkę można troszkę podnieść mu, żeby dłużej się kręcił na szóstce. Bo tak to jest, że jak profesjonaliści, oni auta dostosowują do każdego gdzieś tam z torów. Dobra, teraz jedziemy ze środeczka. Siema, siema, cześć, Waldek Sim Racer. Twoje doświadczenie z Subaru Imprezą? Przyznam szczerze, że nie jest jakieś duże. To bitrate jest za duży i za mula. Dobra, no to już zmniejszamy bitrate. Widzicie, wspólnymi siłami, to my sobie tutaj coś w tym wszystkim zaraz poprawimy. Ja sobie bitrate zmniejszę. Na 4500 i może będzie ok teraz. Dawaj. Zdążę? Dobra. No teraz konkurencja będzie mocniejsza troszkę, więc muszę... No właśnie, ze środka się lepiej czuję, bo jako kierowca no jest mi to bliższe po prostu, tak? Więc... Ale ten Peugeotik naprawdę, powiem wam, że no takie auto w specyfikacji rallycrossowej, jak jest na dany rok budowany, to taki Peugeotik, powiem wam, że kosztuje no coś koło 3,5 miliona złotych mniej więcej, tak? Więc... Jak na Francuza to dosyć drogo.
A, bo nie zmniejszać, poczekajcie, co to za gierka? Gorzej teraz widać, bo na chwilę wyłączyłem. Wiecie, pomagacie mi. A, Gregor napisał, że tragedia, więc mogę zwiększyć jeszcze tego bitrate'a. Nie wiem. Dobra, przejadę jeszcze parę okrążeń. Też mi się wydaje, że dla Was jednak lepiej wygląda, jak to jest z zewnątrz. Daj 5,5, dawaj 5,5. Gorzej widać. No i widzicie. I po to mamy dzisiaj tego streama, żeby sobie to wszystko sobie przetestować, poustawiać. Przetestować. 5,500 mówicie, no to już go dajemy. Waldku, ta gra niestety tak marzy, jest pikseloza, nie przejmuj się ustawieniami. Dobra, poczekajcie, bo teraz muszę wejść tu w zakręt. Dobra, przełączyłem na zewnątrz. I to auto cały czas trzeba je naprzeciw kontrze prowadzić. W tym wszystkim jest cholernie trudne w prowadzeniu. Ale chyba właśnie na tym to polega, żeby się uczyć. Szkoda, że nie ma Full HD. Full HD mogłoby być, tylko moja kamerka ta mała, z której robię, jak kupię drugiego kamlinka, to będę mógł robić Full HD wtedy. Ale mnie wyniosło teraz, przesadziłem trochę. Dobra, zaryzykuję, teraz pojadę Jokera. Najwyżej będę kogoś musiał przeganiać. Dobra, Waldek odwalił. Muszę się wprasować trochę lepiej umiejętnościami. Już teraz jest poziom podniesiony, to trochę faktycznie... I wiecie, i to jest ten moment u kierowców wyścigowych, że często jak zrobię jakiś błąd, to później idzie już później masa błędów. Chociaż na szczęście ja mam Joker Lapa zrobionego, a ten, który jest przede mną, jeszcze Joker Lapa nie ma zrobionego, więc jeszcze ma jakby... Mam do niego jeszcze 2 sekundy. O, coś mnie zniosło teraz. No można się wyżyć na tym samochodzie tutaj w tej grze. Przynajmniej nie są to 3 miliony złotych, więc można... Co się dzieje? Pojechał teraz Jokera, więc będziemy tu się ścigać. No i widzicie, to jest właśnie... Nie wiem, czy można ustawić w tej grze, bo za coś takiego on powinien dostać... Ja byłem na linii wyjazdowej, to on był na Joker Lapie i on mi powinien miejsca ustąpić wtedy, więc... No i brakło mi do pierwszego miejsca teraz troszeczkę, ale nic. Było gorzej. Czy hamuję lewą nogą? Tak, cały czas się staram hamować lewą nogą. Teraz jest tragedia, mam 70 megabitów i jest gorzej. O, widzicie. To jaki bitrate się powinno ustawić do takiej gry? Może poczekaj, przy bitrate 4,5, tak jak ustawiałeś, jest za mało. 5,5 jest idealnie dla 720, zaś 7000 i wyżej to nawet 180 za dużo. Także teraz, no i widzisz. Czyli powinno być 5, ile mam? 5,5 powinno być. Wyprzedził mnie dziadyga jeden. Och, kurde, ale powiem wam, że ciepło mi się teraz zrobiło. Czyli mówicie, że ta gra po prostu też gdzieś tam trochę ścina. No to zdarza się. Siemaneczko, motoryzacyjne świry. Można kary chyba odpalić. No właśnie, będę musiał zobaczyć, bo na przykład on powinien za to dostać ostrzeżenie. Albo 5 sekund wtedy. Bo... Ja jechałem po głównej nitce, on z Jokera zawsze w tych sytuacjach powinien ustąpić, tak samo nie można uderzać z boku, no to są wszystkie zasady FIA, jak i PZMOT, to nie jest wrag race po prostu, żeby coś takiego gdzieś tam robić, ale okej, przyjmuję, jestem drugi, więc do półfinału będę jechał z pierwszego miejsca, bo są półfinały, tamten Christofferson jedzie w drugiej. Teraz już jesteśmy w półfinałach ustawieni w trzech liniach po 2 samochody. Dawaj Gran Turismo. No to zaraz możemy i Gran Turismo odpalić. A co za problem? Wszystko jest dla ludzi. O, może Nürburgringa sobie przejedziemy. Zobaczymy, jak Gran Turismo chodzi. Aj, falstart wywaliłem. Poniosły mnie emocje. Jak zrobiłem falstart, muszę jechać 2 Joker Lapy. Falstart. Stewart zdecydowanie podniósł ponad
Czy jak hamuję prawą, to lewą mam na gazie? Tak, chociaż przyznam szczerze, w większości aut sportowych, teraz nowych, jest to trudne, bo automatycznie zamyka przepustnicę wtedy, więc... Widzicie, to jest ten problem, że byłem na starcie i nie byłem w stanie się skupić na tym. Ale się wepnął przeze mnie, ja slajdem poszedłem. No już muszę jechać od razu tego Joker Lapa. On też pojechał, dobra. Zmylił mnie, mogłem minąć go. No i najgorsze jest to, że ja mam jeszcze jednego Joker Lapa. Oni bardzo wcześnie tu dachomowują. Tu spokojnie można to opóźnić troszeczkę. Siema, witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli w tym momencie. Oj, widzicie, ja mam szóstkę dużej zestrojoną. Za szeroko ten zakręt biorę. Jadę efektownie, ale nie efektywnie, jakby to mój trener powiedział. Ciasno tu i już mam dwa jokery. No, za co kara 10 sekund? Że dotknąłem bandy? No przyznam szczerze, jeszcze czegoś takiego nie miałem. To się muszę naprawdę teraz napocić po dwóch jokerach i karze 10-sekundowej, żeby wejść do trójki, bo trójka wchodzi do półfinału, ale nic. Jadę już teraz na tym najwyższym poziomie trudności, więc przyznam wam szczerze, że... Ale ładnie mnie blokuje. Ale ja sobie od wewnętrznej wejdę. Teraz ja powinienem dostać karę za to, że go tak przydzwoniłem. Nie powinienem czegoś takiego robić, więc muszę jeszcze się nauczyć, gdzie tu się systemy kar ustawia. Ale że 10 sekund, że tak w barierkę gdzieś tam zawadziłem, to kurde, tamtemu za uderzenie we mnie nie przyłożyli takiej kary. Będzie ciężko, Waldeczku... O, sorry, przepraszam. Będzie ciężko się dostać do półfinału teraz. A dopiero trzy okrążenia. Siema, siema. Walik od tyłu, tak. No teraz to już slajdem poszedłem pełną gębą. Za duża prędkość na wyjściu. Ale wiecie co, mam za cicho telewizor. I przyznam szczerze, nie słyszę teraz do końca dźwięku silnika. Tak trochę nienaturalnie mi z tym. Dobra, przegiąłem. Uszkodził się chyba ten za mną, więc mam szansę. Kierownica mi się coś tu obluzowała, że mi się rusza. Ale ja nie zrobię przewagi 10-sekundowej teraz, no. Dobra, teraz ten zakręt mocno pokonałem. No walczę teraz o to, żeby być w pierwszej trójce, plus ta moja dzika kara jakaś 10-sekundowa, więc przyznam wam szczerze, że wszystkie zakręty ciasno jadę, bo chcę mega technicznie już po prostu pojechać teraz. Wiecie, ten tor sam to jest chyba kanadyjski tor, jak dobrze pamiętam, on sam sobie jest gdzieś mega trudny jeszcze. Ktoś pytał, gdzie się daj trochę głośniej. Dobrze, tam ten jeden się zepsuł, to na szczęście to jest taka gra, że można się tu psuć, więc jakbym teraz dziwnie biegi pozmieniał, no uda mi się być, nie wiem, czy sobie taką przewagę wyrobię, żeby być w pierwszej trójce z tą moją dziką karą. A tamten ma dopiero Jokera jeszcze. Dobra, to ja... Przy dwóch Jokerach udało mi się wyjść na prowadzenie. Jeszcze mi się kierownica odkręca, więc rusza mi się całkowicie na boki. Mam nadzieję, że dojadę już do końca. Trochę podkręcę, dobra. Musiałem kierownicę odkręcić, bo mi się rozregulowała.
Nie wiem, czy zrobię taką różnicę 10 sekund, żeby się dostać do finału, ale drugie miejsce. Aha, a drugie w końcówce, czyli się udało. Pięknie. Co to za gra? Sam jak robiłem streamy OBS-em, to ustawienia 720 na 6000 i było mega fajnie. Na samym YouTube zaleca taki bitrate dla 60 klatek. Za to z toru wypadłeś i gra cię cofnęła z powrotem. No właśnie, te 10 sekund to wiem, że za to, tylko wiesz, ja wcale nie wypadłem się tam na tym baobabie, gdzieś tam zatrzymałem. Dobra, pojadę teraz finał i moi kochani, przerzucimy się później na... przerzucimy się, no co? Co ja mam, Project Carsa czy coś? Tam, gdzie jest Nürburgring, więc tam też sobie troszeczkę sobie na tamtym torze pojeździmy, więc tutaj finał machniom. Jak samopoczucie, bardzo dobre. Kurde, szkoda mi trochę GT86, że już w nowych rękach, ale z drugiej strony jedź z pierwszej osoby. Dobra, to finał pojadę z pierwszej osoby. Czy widziałeś wraga Van Time'a, którego wysłałem? Tak, widziałem. W ogóle jestem w szoku, że w jakim on tam stanie jest po prostu, ale co sądzisz o fizycie w Project Cars? Uważam, że jest dobra, aczkolwiek powiem wam, w tym dercie Rayleigh, ja Rayleigh 2.0 jakoś tak, naprawdę najeździłem się, ja z drugiej linii, czyli aha, no tak, bo byłem drugi, więc dobra, muszę kierownicę tu dokręcić, trochę bym się odkręciła. A, mówiliście, żeby ze środka kamerę. No pyk, zrobię co mogę z drugiej linii. Najważniejszy jest ten strzał. Tu się jedzie z procedury startu, czyli gaz... Co oni? Ktoś we mnie przydzwonił. Ale we mnie przydzwonili. Widzieliście, aż mi obróciło, no i... No i ktoś powinien za to też dostać karę, no bo to jednak było wytrącenie... Ale ciasno Jokera pojechałem. Uhuhu. Powiem tak. Na pierwsze miejsce to i tak jedziemy teraz na najtrudniejszym poziomie, więc to musicie wziąć pod uwagę, że ja teraz lekko nie mam, ale... Ale zrobię co mogę, żeby chociaż troszeczkę poprawić czasówę, więc... Dobra, jednego mi się tam udało chwycić, który próbuje mnie teraz wytrącać. Jeszcze we mnie uderzył teraz. Ale na przeciwkontrze teraz poszedłem. Powiem wam tak, to jest jednak gra, więc człowiek może sobie tutaj wyćwiczyć. Tam jeden rozbity. Tak trochę bezczelnie się na to drugie miejsce wbiłem, no ale z drugiej strony, tak jak oni mnie obrócili, no to powiem wam, że to... Mógłbym skrzynię teraz załatwić tym szerokim slajdem, bo za szybko bieg zmieniłem. Tak, jednak z tej pozycji lepiej się czuję, bo... Tylko ten przede mną nie ma jeszcze Joker Lapa, więc jestem jakby przed nim o te parę metrów pewnie będę, bo on musi jeszcze pojechać. Joker Lap to jest takie szersze okrążenie. Kto mnie tam w plecy wali? Joker Lap to jest takie szersze okrążenie, które każdy z uczestników musi przejechać raz na minimum 4 okrążenia w kwalifikacjach. I raz w półfinałach i finałach, dowolnie, w obojętnie którym momencie musi to zrobić, ale to daje to, że na przykład można zawodników trochę wtedy dzięki temu przetasować, że wcale... No i zobaczcie, on nie ma tego Joker Lapa. Joker Lap jest dłuższy, według tutaj pokazuje o 2,7 sekundy. No i z tej pozycji dobrze widać, jak tutaj czasem jest zakurzone. Tor rallycrossowy jest tak, że połową jest szutrem, połową jest asfaltem, ale kolega przed nami
Powiem wam, że się cały spociłem, no. Siema, siema, witam serdecznie wszystkich. Tak, tamtego zakrętu nie ma co tak... O Jezus, ale mi się udało go ciasno wziąć. Wali mnie po plerach ten samochód cały czas. Tu ktoś z zepsutym jedzie. No i tu trzeba cały czas na przeciwkontrze jechać, bo te auta, one najlepiej właśnie skręcają, jak trochę uślizgu im damy. Tu wystarczy uślizg zrobić nawet bez hamulca ręcznego. Tu ze zwykłego odhamowania tył się od razu gdzieś tam oblepia. Dobra, zaraz sobie Nürburgring włączymy. Ostatnie moje okrążenie tutaj. O, dobra. O, to było szybkie przejechanie tego. No wiecie, tak jak ja jeżdżę ostatnio, ćwiczę z takim urządzeniem, które jest urządzeniem do telemetrii. Nazywa się ReDrive i antenę GPS montuje się na dachu i to urządzenie szczytuje telemetrię. No, za blisko trochę. Szczytuje telemetrię naszego auta, czyli wszystkie te, no co jest najważniejsze na torze. Z jednej strony oczywiście, no prędkość, z jaką najedziemy na zakręt, ale przede wszystkim to, co jest najbardziej istotne, to prędkość, z jaką uda nam się wyjść, że... Dobra, ściąłem trochę. Sorry. Prędkość, z jaką uda nam się... Prędkość, z jaką uda nam się wyjść z tego zakrętu, więc najlepiej z kokpitu powinieneś grać. Co to za kierownica? Oh, to jest kierownica Trasmaster. Dobrze mówię, Trasmaster TS300RS, T300RS, coś takiego, więc jesteś niezły wymiatacz. No powiem wam, że zgrzałem się cały teraz. To przyznaję, że ten. Więc moi kochani, o, ściągnąłem sobie dzisiaj Simsy, ściągają mi się. Będę grał se w Simsy, ale chyba nie na kierownicy. Dobra, lecimy w Gran Turismo. Reszta gier, jakie są, to były takie gry, które... Następująca aplikacja zostanie zamknięta, dobra. Lecimy w Gran Turismo, weźmiemy sobie Megankę Trójkę RS-a i Meganką Trójką RS-em polecimy sobie na Nürburgring. A co? Bo będę przecież na Nürburgring jechał mniej więcej za miesiąc, dwa, jak się trochę cieplej zrobi. Pojedziemy sobie maluszkiem. Już mam w ogóle patent, jak to zrobimy. Zobaczę, czy pojadę na kołach, czy wezmę lawetę, bo wiadomo, jak to z maluchem bywa, to jest jedno, ale mam też pomysł taki, żeby Elkę na dachu przyczepić i pięknie poszło, biorąc pod uwagę przeciwników i ich zachowanie. No, obrócił mnie od razu po prostu, więc ja tam wolę Forza Motorsport od GT. Wiecie, wyjdźmy z założenia, że no ja nie mam wszystkich tutaj gier, bo bym musiał pewnie wydać z kilka tysięcy złotych, żeby wszystko kupić, co jest. Dobra, Aston Martin Vantage. Ten, ale... O, i zdradzę wam jedno, za miesiąc dostanę fajne auto do testów jako pierwszy w Polsce M8 Gran Coupe. Dzisiaj dostałem potwierdzenie, więc super. Może zagraj online z innymi, raz już grałem i pewnie wrócimy do tego. Wtedy przyszli chłopaki, ci wicemistrzowie czy mistrzowie świata wtedy, to na Nürburgringu miałem ciężko, ale też jechał wtedy z nami mój znajomy, który sporo jeździł w to Gran Turismo i udało mi się go tam troszeczkę objechać, więc jak to było, pojedynczy wyścig, dobra, uruchomimy sobie, jedziemy na dół na Nürburgring. Standardową nitkę, czyli bez dodania tego toru formuły. Może być południe, nie ma problemu. Z samochodu w garażu mam Megankę. Tej szybszej nie ma co brać. Skrzynia manualna. Nagrody za zwycięstwo. Zawodowiec. No dobra, spróbujmy zawodowca. Zobaczymy, co tam będzie. Chociaż ja siebie za zawodowca nie uważam, bo jeszcze uważam, że Waldek ogarnie jeszcze donaty. Nie będzie u mnie żadnych donatów, bo to wiecie to. Nie będę tutaj z was pieniędzy zarabiał. Dajcie spokój. To jeszcze muszę w ogóle pomyśleć, bo chcę jakiś konkurs dla was teraz zrobić. A, Forza jest na Xboxie. Wiecie co? Forza tak. Widziałem, że sporo osób jakieś gameplaye teraz nagrywa z Forzą, więc mam patent jak laptopa mojego podpiąć pod to wszystko, żeby to grało i działało, więc też mam pomysł na to, jak to moi kochani zrobić. Siema, siema. High Five już śmigał M8. M8 Gran Coupe na polskich tablicach to byłoby raczej trudne.
Dobra, wyłączmy sobie wszystkie systemy, jakie są. Wyłącz znaczniki stożkowe, linia pomocnicza. A, to są jakieś tam pachołki czy coś, ale to nie ma znaczenia. Wyłącz, wyłącz, ABS, standard, ustawienia zaawansowane, wyświetla imiona, tam to mnie najmniej interesuje. I tak, opony wyścigowe, przód średnie, dobrze, się szybciej dogrzeją, tył twarde, ryzykowne, ale można tak spróbować. No to ciśniemy. Trzymaj tak kciuki. Wiecie, to jest takie dziwne, że tu są mega szybkie. A, muszę się przestawić, że tu się to auto nie ślizga, bo my głównie po asfalcie jedziemy. W ogóle, ale na maksa przestawienie. Tu jest tak zrobione, że w tej grze, że jadę z jakimiś NSX-ami, ale one wszystkie są gdzieś tam na podobnym poziomie trudności. Wiecie, jak to jest masakrycznie się przestawić teraz? Jak masakrycznie jest się przestawić teraz z tego, że ja jadę po przyczepnym asfalcie, a nie takim hardkorze, jak to tam było? Co oni tak wcześnie hamują? Ale powiem wam, że jakby realizm tego toru jest mega zbliżony do tego, jak było na Nürburgringu. No w końcu w zeszłym roku byłem dwa razy. Raz byłem multiplom i raz byłem Kiom Stingerem GT. Dobra, przepałowałem trochę. Fajnie było teraz kliówką w Toruniu, bo naprawdę pośmigałem dosyć dużo i jeździłem razem z mistrzem Polski klasy RWD Cup, który przyjechał BMEczką E36 E36 2.8 i przyznam szczerze, dobra, muszę się skupić trochę na grze. No dobra, opony już się rozgrzały, to już czuję. Przyjechał E36 2.8 i przyznam szczerze, odchodziłem mu kliówką. Ale kliówką, już cię tak wjeździłem w kliówkę, że wszystkie tarki naprawdę tak hardkorowo traktowałem, że... Ale fajnie, tu na kierownicy czuć od razu te wszystkie tarki. Zaraz wam pokażę zakręt, na którym... A, to był właśnie ten zakręt. Na którym multiplom bym wypadł, bo się chwilę zagadałem wtedy do kamery jadąc z Mateuszem. No i przyznam szczerze, byłoby kuku. W ostatniej chwili było hamowanie. I to był tak zdradliwy zakręt, że również jadąc Stingerem to samo odwalałem wtedy. Wbrew pozorom jest problem, bo ten Nürburgring jest naprawdę ciasnym torem. I mi się wydawało, że w grach on jest taki ciasny, ale na żywo... Dobra, tu w bok jedziemy. Który jest ten piąty? No ale to jest takie dziwne, bo my nie startujemy z jednej linii, tylko jedziemy gdzieś tak. Dobra, Waldek, odwaliłeś. O, tutaj na wprost widać ten hotel, w którym nocowałem, jak byłem z Multiplom, żeśmy z Mateuszem jechali. Ten na wprost drugi budynek, który jest, i powiem wam, naprawdę bardzo przyjemny hotel, bardzo fajne jedzonko. O, w tym miejscu był wypadek, jak byliśmy na Nürburgringu wtedy. Dobra, skupię się, bo fajnie byłoby być pierwszym, no. I sorry, że nie odpowiadam teraz na wasze komentarze, ale byłoby to nad wyraz trudne. I nie ukrywam, jeszcze mam to, że jeszcze powinienem się trochę więcej wjeździć w Nürburgring, bo ja aż tak strasznie dużo tutaj nie jeździłem, więc nie znam jeszcze wszystkich sekwencji zakrętowych. Lekko ujmuję gazu na tych zakrętach, chociaż już czuć, że już opony naprawdę dobrze już tutaj kleją. No ale jestem piąty, ale to muszę kierownicę trochę tu dokręcić, bo mi się odkręca. Co tam piszecie? A, dobra, widzicie, od razu patrzę, co wy piszecie i przyznam szczerze, że od razu jest...
Ale dobra, wziąłem sobie poziom zawodowiec, więc to tak wiecie, trochę, trochę nie na mojej umiejętności jeszcze. A ktoś pytał, gdzie wyćwiczyłem jazdę z hamowaniem lewą nogą. No, już wam tłumaczę. Dużo w swoich autach, gdzieś nawet po drodze jadąc. O, tu fajnie, fajnie on kurzy, jak się wychodzi z zakrętu. Wjazd na karuzelę i faktycznie ona też w rzeczywistości jest taka hardkorowa. I można na niej sporo zyskać. Można na niej sporo zyskać, ale można i też sporo stracić. Dobra, powiem wam tak, dojadę to do końca. Bo przyznam szczerze, jak się spoglądam co chwilę na kamerę do was, jednak nie ukrywam, ja Wośkę w przód napęd jestem trochę lepiej wjeżdżony. Właśnie to mnie zdziwiło, jak byłem na Nürburgringu, że wbrew pozorom niektórzy w tak chusteczkowych miejscach wyprzedzali, gdzie na większości europejskich torów, nawet czy nawet na polskich jakichś takich typowo trackdayowych torach, to przecież by cię wygonili od razu. A mnie, jak żeśmy multiplą jechali, to raz kliówką mi tak zakręt dociął, tak go dupa zapiekła, że multipla mu na dupie mu siedziała, że postanowił mnie facet... Że postanowił mnie facet tak, tak ściąć na zakręcie, że to cud, że hamulce w multipli jeszcze to wytrzymały. Dobra, udało się wyjść na drugą pozycję. Powiem wam, ale jedziemy łeb w łeb. To powiem wam, że jak na poziom zawodowiec, to spodziewałem się czegoś trudniejszego, aczkolwiek no wiadomo, w tym czasie, który teraz robię, to jeszcze pewnie jak na to auto jeszcze można pewnie wiele poprawić. I mam pomysł, że kolejne transmisje na żywo będziemy robili właśnie chociażby ze wspólnego grania. O dobra, tą sekwencję w miarę jeszcze pamiętam, to mi trochę łatwiej było pojechać. No hamowanie lewą nogą też dużo pomaga, bo też wiele osób mnie o to pytało. Z tego względu, że można wybalansować pojazd. Nie wiem, jak chcecie, to w ogóle nagram odcinek na YouTube o tym, jak skręcać w zakręcie gazem i hamulcem bez przestawania kierownicy, bo można wchodząc w zakręt, w taką jakąś szeroką patelnię, ustawić sobie kierownicę w jedną stronę i tylko gaz i hamulec. Jak więcej hamulca, to dociągamy do wewnętrznej. Jak więcej gazu, no to ośką wypłużamy na zewnętrzną. Tylko przyznam szczerze, musi to być też technologicznie taki samochód, który nie będzie odcinał podania gazu w tym momencie, bo bardzo często się właśnie zdarza, że w tym momencie, jak zaczniemy dodawać, to automatycznie wtedy nam zdejmuje jakąkolwiek moc z samochodu. Tak jest w nowszej generacji samochodach. Aha, można było sobie skrzynię wydłużyć, bo tutaj jesteśmy na 251. O, ty skubańcu! Ja już sobie odpuściłem, on mnie tu wyprzedził. No powiem wam, że przepałowałem ten zakręt, ale warto było. Nie wiem, czy bym na żywo autem też coś takiego zrobił, ale... Średni mam czas. Można było poprawić go o wiele lepiej, ale... No powiem wam tyle, spociłem się naprawdę przy tej jeździe. Mi w Rallycrossie najlepiej jeździ się Peugeotem 206, ale mówisz o RX-ie, no. Kto hamuje, ten przegrywa. To zawsze ci, którzy mnie trenowali, to zawsze to podpowiadali. I najczęściej dostał Gran Coupé, ale on miał chyba 850, bo M850 jest w ofercie, a M8, czyli to 600-konne, to będzie dopiero teraz wchodziło do Polski. Będzie pierwsze rejestrowane tam chyba za 2 czy 3 tygodnie. No cóż, muszę, wpadaj na ring, Wielkanoc. No jest taki pomysł właśnie, żeby tym maluszkiem teraz skoczyć sobie na ring. Powiem wam, że jak na jazdę w trybie zaawansowanym, to kurde, no troszeczkę się musiałem napocić w tym momencie. To przyznaję, że nie było takie proste. Waldek, poważnie, jest tam M8 na polskiej blacha. O proszę, czyli komuś się udało ściągnąć w szybciej niż w centrali BMW, ale fajnie, że będzie można sobie pojeździć. Waldek, co to za gra? Teraz to było, przypomnijcie mi, co to było, Project Cars? Project Cars chyba, jak dobrze pamiętam.
A to z wypożyczalni było, no to zupełnie gdzieś tam coś innego, ale znając centralę BMW, jak wyposaży samochód, to będzie na grubo. To będzie gdzieś na grubo zrobione. Więc powiem Wam, że się dzisiaj troszkę najeździłem. Czemu jest taka jakość kamerki? Której kamerki? Bo wiesz, pamiętaj jedno, tu 60 klatek musi iść przez internet cały czas, więc to też nie jest takie hop-siup. A tą kamerkę, co tutaj widzisz teraz, to też będę miał plan, żeby też ją troszeczkę zmienić na inną, żeby podpiąć tutaj lustrzankę do tego wszystkiego. I przyznam szczerze, będzie wtedy o wiele fa. A, to Gran Turismo było, dobra, sorry. Nie Project Cars. Sorry, przepraszam, mój błąd. Czy tobie płacą za jazdę tymi Francuzami? Nie, nie płacą, ale lubię. Jeżeli ktoś się trochę chociaż zna, to jednak w Ośkach Renault Motorsport jednak dosyć mocno tutaj. A mam sentyment do Renówek, lubię. Ja nie wiem, nie ma się czego wstydzić, bo jak nie wiem, ktoś może powiedzieć, o, bo Laguna Dwójka to gówno. Owszem, może jest gdzieś tam jakimś gównem była, chociaż niektórzy mieli dobre sztuki, ale ja jakby do Renówek zawsze gdzieś sentyment miałem i pewnie jeszcze nie jedną gdzieś tam w swoim życiu będę miał. Jak niektórzy lubią BMW, to ja lubię Renówki i tyle. Więc. Czy ja tam widziałem kontrolki od kierunkowskazów? Brakuje na polskim YouTube Sim Racera, więc jak EWD potrafi pokazać kły? Oczywiście, jak będziesz miał nową kamerę, to tą daj na nogi. A, żeby po prostu jeszcze trzecią wtedy podłączyć, że. A, no w sumie też można coś takiego zrobić, no. Czy te malunki na torze nie powodują poślizgu? Tarki to nie są malunki, znaczy to owszem, to są malunki, ale one bardzo często są chropowate albo są w formie takich tarek właśnie zrobione, więc one jakby dają ograniczenie, ale ja na przykład bardzo często jak jeżdżę gdziekolwiek na tor, szczególnie jak jest deszczowo, to zależy od toru, ale na przykład na torze w Toruniu bardzo często bezczelnie pcham się na te tarki, żeby docinać mocniej, bo w ten sposób łapę sobie większą przyczepność dzięki temu. Nie chodzi mi o malunek, ale o samą chropowatość, bo tam są na przykład takie tarki zrobione, więc jestem w stanie lepiej pojeździć GTR-em. O kurde, nie mam doświadczenia w tego typu samochodzie nawet. Musiałbym pewnie jeszcze trochę poćwiczyć, chociaż przyznam szczerze, co to było? Gran Turismo. Ja w Gran Turismo ostatni raz to chyba grałem, nie wiem, z rok temu, więc jest dużo farby, ale jak się przyjrzysz na Nürburgringu, na te pasy tam, no to przede wszystkim one są, o zobaczcie, tam zaraz będzie widać, to są pofałdowane, więc one z jednej strony ta farba może i lekkiego poślizgu daje, ale samo wszystko wyłapuje. Jak tam twoja Renata, która stała 3 lata? Przyznam szczerze, nie mam teraz z nią jakoś za bardzo do czynienia, więc pewnie ma się gdzieś tam dobrze. Nie mam w ogóle gdzieś tam pomysłu na to auto, więc będzie jakoś inaczej teraz pewnie zaadaptowane. Czy zamierzasz grać w F1 2019? Wiecie co? Nie do końca, bo ja wychodzę z założenia, że jeżdżę tym, co mi gdzieś tam się przydaje. Czy taka jazda torowa, czy rallycrossowa jak najbardziej mi się gdzieś tam przydaje, więc przyznaję się bez bicia, że to jest przede wszystkim rzecz, dzięki której mogę jakby gdzieś tam sobie swoje umiejętności w tym wszystkim podnosić, więc na pewno daje mi to taką możliwość. Co sądzisz o fizyce? Nie mam aż tak dużego rozeznania, jeżeli chodzi o gry, aczkolwiek w tą grę, którą teraz gram, no muszę przyznać jedno. Ta fizyka, wiecie, przesiadłem się teraz z gry rallycrossowej, gdzie tam zupełnie się kątami jedzie i po szutrze cały czas wali, więc to jest zupełnie co innego, ale patrząc na tą grę, fizyka jest dobra. W Assetto Corsie jest może ciupinkę lepsza, ale pod warunkiem, że jeździmy na kierownicy, a nie na klawiaturze, no bo klawiatura to nie ma nic wspólnego gdzieś tam z normalną jazdą. Więc w ogóle dajcie znać, czy takiego typu streamy, nie wiem, od czasu do czasu, żeby coś takiego zrobić, czy to gdzieś tam wam podchodzi. Więc dajcie znać, jak wy to widzicie, bo coś rzadkiego, tak? No nie ma tego gdzieś tam dużo, a przy okazji, przecież ja często, nie wiem, przychodzę sobie pierwsza, druga w nocy i sobie trenuję, tak? Więc ten, jaką masz kierownicę T300 RS? Jest w ogóle na moim kanale odcinek o tym całym moim zestawie, co tutaj gdzieś tam mam. Ja wiem, że to jest taki temat trochę niszowy, granie gdzieś tam w gry, samochody, wyścigi i tak dalej, no ale zawsze gdzieś tam można się trochę przy okazji, mówicie, że jest spoko, no to widzicie. Zainwestuj w VR. O, tutaj mam VR.
Leży tutaj VR. Mam. Aczkolwiek często mnie po jeździe na VR-ze boli głowa, no bo jednak nawet jadąc na Nürburgringu na VR-ze, na tych okularach, w pewnym momencie jak jest jakaś hopa, naprawdę czujecie, że żołądek idzie do góry. Serio, to już tak gdzieś ten umysł to wichruje, że człowiek się naprawdę bardzo mocno gdzieś to, w to wczuwa, więc każdy live mile widziany, super. Panie, Gran Turismo zawsze obejrzę. Więc spoko. Fajna ten sprawa, może ten stream, może kiedyś razem zagramy. No właśnie mam pomysł. W ogóle uważacie, w jaką grę powinienem grać, albo w jakie wy macie na przykład samochodówki, w które moglibyśmy sobie pograć na żywo, więc wtedy będziemy mogli coś takiego zrobić. Waldek, wsiadaj w NSX-a 9.2. O, to też byłoby ciekawe. A może iRacing? Nie wiem nawet, nie grałem w to nigdy. No Assetto Corsa, tylko widzicie, Assetto Corse, a też jest na tego, na PlayStation 4, więc dawaj Hyundai'em i30N. Mówisz Hyundai'a i30N, tylko ja nie wiem, czy mam w pośród swoich samochodów Hyundai'a, czy go gdzieś tu zdobyć. Nie trzeba, bo zobaczcie, co ja tu jeździłem. Dużo gdzieś tutaj jeszcze nie najeździłem się w tej grze. Jak jest gdzieś Hyundai i30N, nie wiem, ten Tor na przykład. Zobaczmy, jakie są samochody. W garażu to nie mam Hyundai'a i 3, ale mam Typera. Tylko kierownica nie po tej stronie, co trzeba. Tutaj to już są jakieś wynalazki. Nie mam pośród tych Hyundai'a i 30N, a pośród tych ogólnodostępnych samochodów. GT86, ale to jest słabe i on ma kierownicę po drugiej stronie, to nie lubię go za to. Gear 2 był za free na Steam, o proszę, jak kombajnista, jej bardzo dobrze, jeździłem kiedyś, kupse jak wyjdzie PS5, wiesz, kupse, to nie jest takie hop-ziup, trzeba też kasę na to wydać, więc na spokojnie. Force albo Girda, dobra, może jakiś motocykl, nie, motocykle mnie nie ciągną, może jakiś dziwny samochód. Co tu jest z dziwnych samochodów? Jakiś Coopera? O, go-kart jest. Ale to będzie bokami szło. To coś czuję, że to nie będzie trudne. Na multiple. Na chwilę sobie włączę tego go-karta, ale to 50-konny, to takie go-karty to mają gdzieś koło 2 sekund do setki. Więc ale na sekundę włączymy, zobaczymy. Zobaczymy co, więc tych samochodów do grania to jest tutaj jeszcze widać całe mnóstwo gdzieś tam. W ogóle zrobimy teraz odcinek, bo jak się trochę cieplej zrobi, muszę swojego go-karta wyciągnąć. Kurde, no mój go-kart też ma 4 sekundy do setki, więc i 160 maksa. O kurde, go-kartem jeszcze tu nie jeździłem. Ale oni jadą ostro. No powiem wam, że jak... No 170 jechać go kartem, no to przyznaję się, że... To trzeba umieć, no... Wiecie... Ja trochę na kartingu wychowany, no pierwszego swojego go karta miałem w wieku... 7 lat, jak mi tata go kupił. Ale z takimi zawodowcami to jeszcze aż tak bardzo nie jeździ. Opony w ogóle mam niedogrzane, więc... Dobra, kochani, nie będę się... Ale mnie ktoś uderzył z tyłu. Dobra, nie będę sobie blamażu dzisiaj robił w to. Ktoś ją tam podrzucił. Widziałeś nowe M4? Nie, nie widziałem, muszę zobaczyć. Malunki, w sensie napisy na asfalcie, napisane przez fanów. Tak, to było dobre. Moi kochani, wpadłem dzisiaj tak po prostu na godzinkę, żeby trochę się z wami gdzieś tam spotkać, bo też nie było jakiś czas teraz transmisji na żywo. Czy takie doświadczenie z tych gier przydaje się w realnym życiu? Oczywiście! Ja bardzo dobrze sobie teraz na kliówkę wyćwiczyłem w rallycrossowych grach, szczególnie jak jeździłem autami Super 1600, które są wolno sące i mają koło tam 220 koni, bo tak się teraz robi nawet w polskim rallycrossie, tak są zrobione, więc dohamowanie z lewej i takie lekkie zerwanie przyczepności bezręcznego z lekką kontrą, żeby auto już się lekko bokiem ustawiał do zakrętu. W sumie ja sobie to w grach wyćwiczyłem i faktycznie przeniosłem sobie to do świata żywego, więc też naprawdę takie coś może dawać fun i frajdę.
w tym wszystkim. Moi kochani, dzisiaj to tak wpadłem na chwilę szybko, testowo. Jeszcze sobie te ustawienia potestuję, jeszcze sobie gdzieś tam posprawdzam, więc dzisiaj to nie był taki odcinek typowo o poradach motoryzacyjnych, bardziej forma taka ciekawostki, ale przynajmniej chociaż dzisiaj udało się, że jakość nagrania mamy o wiele lepszą, więc z tego się cholernie cieszę, a jeszcze spróbuję, żeby była jeszcze lepsza. Moi kochani, pionę Wam dzisiaj przybijam, miłego wieczoru życzę, poniedziałeczku i do zobaczenia w środę o 17 na YouTube. Pa, pa.